ojców jest bardzo, bardzo wielu, ale dwóch największych ojców właśnie siedzi przed nami, czyli wielki PTJ i wielki Kapias. Co wieczór zajęci. Także nie przedłużając, zaczynamy. Po pierwsze, myślę, że wszyscy będą zainteresowani, jak to się pradzieju ojcowie zaczęło. Zaczęło się, nie, to cofnij. Zaczęło się od tego. To jest pierwszy serwer Wikipedii. Dziś emerytowany 2 tygodnie temu Luther. No, myślę, że wyląduje gdzieś w jakimś spokojnym miejscu w spoczynku. Na następnym zdjęciu jest pierwsza serwerownia Wikipedii. Tak wyglądała pierwsza serwerownia Wikipedii. Dzisiaj przywrócona do swojej właściwej funkcji. Następne zdjęcie... Szafki. Tyle w zasadzie styropianu, a tak naprawdę no, zaczęło się tak, jak pewnie wszyscy czytali. Gdzieś tam kiedyś w jakiejś gazecie albo na Nostalgii czy w jakimś innym opracowaniu. Zaczęło się banalnie po prostu z znalezieniem projektu Wikipedia i zauważeniem, że polska wersja tego projektu byłaby pożyteczna, a wtedy było bardzo łatwo założyć nową wersję językową. Wystarczyło po prostu dodać jeszcze jeden link językowy i zacząć pisać. Także to tak naprawdę nie było aż takie dziwne. Tak naprawdę trudno to było napisać 800 tysięcy haseł. My to w sumie mieliśmy z tym bardzo niewiele wspólnego. Tak, z tego co pamiętam, na początku jednak wasze pierwsze miesiące nie były takie różowe i lutowane na tej starej Wikipedii. No, rzeczywiście to tak od strony technicznej to było, powiedzmy, troszeczkę przepychania się, bo to oprogramowanie, które wtedy zasilało Wikipedię, to był taki skrypt Perlu, który w zasadzie nadawał się jako, nie wiem, Kara czy coś takiego. To jest język generalnie write-only, w związku z czym boleśnie się go poprawia po kimś innym. No i w zasadzie okazało się pierwszego dnia już, że wersja, którą używa Wikimedia, znaczy Wikipedia wtedy angielska, w ogóle się dla nas nie nadaje, bo nie da się używać polskich liter. Polonizacja w zasadzie nie da się zrobić jej w sposób jakiś taki regularny. W ogóle gdybyśmy zaczęli pisać wewnątrz angielskiej, to prawdopodobnie dość poważnie uszkodzilibyśmy bazę, dlatego że litera EU była końcem rekordu. Znaczy oni rzeczywiście dość kawaleryjsko sobie podchodzili do tego, jak używają różnych znaków. W ogóle nie, no łaciński alfabet istnieje, wszystkie reszta to nie, no gdzieś tam ktoś pod Moskwą EU chyba popsuł. No to się oczywiście zmieniło z czasem, ale to w zasadzie wymusiło użycie tego rozkosznego pudełka pod biurkiem, no bo nie było innego wyjścia. Potem rzeczywiście zrobiły się może nie tyle przepychanki, co ja po kilku tygodniach dostałem grzeczny, acz bardzo stanowczy list od prawnika Jimbo, że no bardzo ładne to wszystko, co robicie, wszystko jest fajnie i w ogóle i gratulujemy. Ale musicie przestać, bo nazwa Wikipedia jest nasza, zresztą słusznie, no i albo się włączycie w projekt, no albo musicie zmienić nazwę. No i potem jakieś kilka tygodni to były negocjacje między mną a Jimbo w gruncie rzeczy. Plus dyskusje rozliczne między, w sumie w małym gronie, bo to przecież wtedy nie było dużo ludzi, nad tym, czy
się odłączamy, czy stąd się wzięła zresztą nazwa, żeby nie powodować konfliktów, żeby nie zaostrzać sytuacji. Myśmy po prostu na wszelki wypadek zmienili nazwę na Polską Wolną Encyklopedię Sieciową. I to trwało przez jakiś czas, ja nawet trudno mi powiedzieć, nie wiem, czy to pamiętasz. No, więc całkiem długo to funkcjonowało. Szczęśliwie społeczność podjęła decyzję, że idziemy ścieżką integracji. Ja myślę, że to była bardzo dobra decyzja, że to uchroniło nas od wariantu hiszpańskiego. Ale to w gruncie rzeczy był taki. No to był jeden z zakrętów też naprawdę, który mógł uszkodzić projekt. Ale od momentu, kiedy ta integracja, zresztą ta integracja nie była możliwa na początku właśnie ze względu na czysto techniczne problemy, niemniej one dość szybko uległy rozwiązaniu. No i rzeczywiście od tego momentu to jest jeden projekt i się możliwie rozwija. Państwo nie słyszeli, to styczeń 2002 był, potem lata rozwoju, sukcesy kobiety, tak, fanowie i fanki. I teraz jesteśmy po 10 latach, Wikipedia ma ponad 800 tysięcy haseł. Spotykamy się w takich miejscach jak tutaj Stary Browar w Poznaniu. I jak ojcowie oceniacie swoje dziecko już tak po 10 latach? No bardzo dobrze. Ale wszystko dzięki wam. Wikipedia jest... Nie byłaby tym bez współpracy, bez współdziałania i w zasadzie takie trzy rzeczy, które pierwsza no to jest internet, druga to jest oprogramowanie, które umożliwia w czasie rzeczywistym edytowanie stron i zapisywanie i czytanie ich, że czytelnik może być również edytorem tych stron. Ta trzecia no to współpraca, globalna współpraca tysięcy ludzi, którzy działają w wspólnym celu dla ludzkości. Ja muszę powiedzieć, że ja się, zresztą parę razy już chyba mówiłem, że dla mnie to jest, trudno powiedzieć, że po 10 latach coś może być zaskoczeniem, ale tak naprawdę to ciągle nie rozumiem, jakim cudem to te wszystkie... Niedawno tak przygotowując się do tej rocznicy, przeglądałem trochę takich historycznych zapisów, jakichś zrzutów z różnych forów. W zasadzie wtedy powszechną opinią było, że nie ma szans działać, że to się musi zamienić w kolejne forum, kolejny kompletny chaos, że to po prostu nie może funkcjonować. Tymczasem no, skala rozwoju, właściwie tego, to trudno nazwać czymkolwiek innym niż eksplozją. Natomiast te czarne scenariusze, pomimo że przez wiele lat nie było właściwie żadnych mechanizmów poza czysto społecznościowymi, po prostu dobrymi zwyczajami, nie deptaniem sobie po odciskach i tym podobnymi rzeczami. To właściwie przeczy całkowicie obiegowej opinii o polskich cechach narodowych. Że mamy 5 opinii przy 2 ludziach, że nie potrafimy się dogadać na żaden temat, że nie potrafimy uzgodnić niczego. Nawet bez obecności czysto technicznych mechanizmów już to funkcjonowało, więc szczerze powiedziawszy, ja jestem ciągle nieco zauroczony tym, że tego typu w gruncie rzeczy nieco anarchiczny projekt może tak funkcjonować. To, co mi przyszło do głowy, to jest podkreślenie tego, że bez nas dwóch Wikipedia na pewno nie istnieje. Natomiast bez tysięcy edytorów, bez was, czyli bez was, Wikipedia nie istniałaby na 100%. Także to jest różnica. Rzeczywiście znaleźliśmy się po prostu
właściwym miejscu, we właściwym czasie i jakiś tam impuls wystartowania tego, ale to jest taka tam zasługa minimalna. Ja ze swojej strony chciałbym wam bardzo podziękować, ponieważ Wikipedia była i jest częścią mojego życia, sprawiała mi bardzo wiele satysfakcji. Uważam to za, od samego początku uważałem to za fantastyczny projekt i nie zdawałem sobie tylko sprawy, nie przewidywałem tego, że to może się stać tak szybko, że ten postęp, że te osiągnięcia, które mamy obecnie, uda nam się w tak krótkim czasie. W 2001 roku na pewno nie wyobrażaliśmy sobie, że za 10 lat będziemy w tym miejscu i na pewno jestem optymistą i uważam, że Wikipedia, polska Wikipedia jest w dobrym miejscu, w dobrej pozycji. Wiadomo, że widzę też pewne niedostatki i widzę, jak wiele musimy jeszcze zrobić. To, co uważam, że zawsze uważałem, zawsze starałem się ludzi przyciągać do projektu, tych, którzy przyszli, zatrzymywać i uważam nadal, że te wyzwania, które przed nami stoją, wymagają nowych wikipedystów, że potrzebujemy coraz więcej rąk do pracy, coraz więcej mądrych, otwartych głów, ludzi, którzy chcą się zaangażować w taki właśnie projekt, który no, stał się teraz, wrósł jakby powiedzmy w pejzaż internetu, a więcej stał się takim synonimem dostępu do informacji, że Wikipedia, ten sukces Wikipedii wydaje mi się, że po części jest, wypełnił pewną potrzebę, która zaistniała wśród milionów ludzi na świecie, to znaczy potrzebę dostępu do jak najbardziej pożytecznej, jak najszybszej informacji, że ta informacja, ta potrzeba informacji, dostępu do informacji, które nie zapewniały inne media, czy wydawnictwa, czy inne encyklopedie, Wikipedia bardzo dobrze tą rolę spełnia. I z drugiej strony też w momencie, kiedy jeszcze wracając do społeczności, że społeczność, mimo to, że też na pewno są jakieś problemy społecznościowe, widzę to i być może no, należałoby, jest to trudne, ale należałoby być może dbać właśnie o nowych użytkowników i starać się ułatwiać dostęp, przekraczać pewną barierę technologiczną, która może być trudna dla ludzi mających wiedzę, chcących pomóc, natomiast mających problemy z działalnością ze względów właśnie technicznych albo ze względów społecznościowych nie mogą się włączyć. No i jeszcze na koniec chciałem też podkreślić to, że jak bardzo ważne jest społeczność, to jest to, że wtedy, kiedy razem z Pawłem dostaliśmy Nagrodę Internetowego Człowieka Roku, to w swojej wypowiedzi podkreśliłem to, że tą nagrodę powinni dostać wikipedyści, dlatego że my tylko zaczęliśmy i wiadomo, że nawet 10 ludzi najmądrzejszych mieszkających w jednym mieście, pracujących przez 10 lat, nie byłoby w stanie napisać jednej tysięcznej czy jednej milionowej tego, co aktualnie zawiera polska Wikipedia. Następna sprawa no, to jest to, że też jest dla mnie satysfakcją, ale też chciałbym wam to przekazać, żeby była to też wasza satysfakcja, bo jestem ze względu na to, że jestem współzałożycielem, jestem rozpoznawany.
przychodzą do mnie ludzie, czy przychodzą pacjenci i mówią: panie doktorze, dziękujemy panu za Wikipedię, no to jest coś wspaniałego. Nie byłby taki fajny, przecież tam Wikipedia i Google, no to jest wszystko. No. Ciotka Wikipedia i wujek Google. Jedyna ważna rodzina każdego ucznia. Najbliższa rodzina. Zwłaszcza przed klasówką. Znaczy, z jednej strony oczywiście ja się całkowicie z Krzysztofem zgadzam, natomiast ja myślę, że trochę dość tego lukru. Absolutne oczarowanie projektem nie... myślę, że nas nie zaślepia do końca. I tak naprawdę to ja widzę pewne, będąc nieco z boku, dlatego że po prostu czasowe ograniczenia spowodowały, że w sumie jestem dość mało aktywnym redaktorem, spowodowało to, że no po prostu patrzę na to nieco z boku. I dostrzegam pewne problemy, które bez znacznych i skoordynowanych działań nie będzie łatwo ominąć, rozwiązać. Mianowicie myślę, że środowisko wikipedystów, pomimo że jest fantastyczne, kreatywne i tak dalej, jest bardzo hermetyczne. W zasadzie ogranicza się do grupy, którą można by nazwać takim jednym określeniem geek. I to może być geek historyk, geek artysta, geek fizyk, ale zawsze to będzie geek. Problem polega na tym, że to jest niewielka grupa społeczna. To nie o to chodzi, że to jest jakaś zła grupa społeczna, sam do niej należę, więc trudno byłoby w ten sposób o tym myśleć. Natomiast spektrum wiedzy w społeczeństwie jest znacznie szersze niż spektrum obecne w tej grupie. I myślę, że jeżeli ambicją projektu, a myślę, że nadal jest to naszą ambicją, jest stworzenie repozytorium całej ludzkiej wiedzy we wszystkich językach, to bez rozszerzenia tych społeczności o znacznie większe spektrum członków, to nie będzie możliwe. Zwyczajnie będą białe plamy, o których my nawet nie będziemy wiedzieć, że one istnieją. Będzie się nam wydawało, że już nie ma o czym pisać. Podczas gdy specjalista zaglądający do jakiegoś hasła od razu będzie to widział. To jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo samozadowolenia. Osiąścia na laurach tak naprawdę. Ja to będąc praktykującym naukowcem, po prostu funkcjonującym w jak najbardziej tradycyjnej strukturze nauki, widzę ten problem. Tak naprawdę to ja w tej chwili przekupuję swoich kolegów profesorów, czy w ogóle emerytowanych profesorów, często naprawdę specjalistów światowej klasy w swojej dziedzinie, żeby zrobili przegląd, żeby przeczytali hasło, na którym się znają, a w zamian za to ja na przykład będę sponsorował ich biogram, albo no, tego typu rzeczy, tak? Sponsorował w sensie, że po prostu sprawdzę, czy ten biogram jest sensowny, czy on ma jakąś właściwą strukturę. Inaczej to w ogóle nie działa na dzisiejszym etapie. I to musi ulec zmianie. To musi ulec zmianie, ponieważ... Tylko pytanie, jak to zrobić? No, to jest problem. To jest problem. Ja spróbuję trochę odpowiedzieć jutro na to, znaczy przynajmniej jakąś tam próbę odpowiedzi na to pytanie jutro przedstawić. Ale ja myślę, że izolacja... Wszyscy niby o nas wiedzą. Mało kto dzisiaj nie słyszał o Wikipedii.
już znacznie gorzej jest z pozostałymi projektami Wolnej Kultury. To nie jest powszechna wiedza, ale Wikipedia jako sztandarowy produkt niewątpliwie najbardziej rozwinięty i najbardziej znany. Rzeczywiście jest znana przez... nazwa jest znana powszechnie, natomiast wiedza o projekcie nawet u ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, bardzo dużą wiedzę, jest szczątkowa. I bez przekroczenia tej bariery może być tak, że będziemy się kręcić wyłącznie w swoim kółku naszych zainteresowań, te, które akurat trafiły do grupy jednocześnie. No, historyk sztuki i fizyki. No, przez te wszystkie lata, przez te 10 lat zastanawiam się, co powoduje to, że ktoś staje się wikipedystą, a ktoś inny po prostu albo tylko czyta, albo stwierdza, że to nie warto jego czasu, żeby się zajmować jako edytor. I wiadomo, że tego typu pytania stawiało sobie wiele osób w Wikipedii za pomocą różnych ankiet, badania zachowań czy zapatrywań wikipedystów, starano się na to odpowiedzieć. Nie wiem, czy uzyskaliśmy jakąś dobrą odpowiedź na to pytanie. Ja dla swoich potrzeb uważam, że tym, co mnie przyciągnęło i uważam, że też bardzo, bardzo wielu innych, no to jest po prostu fan, to jest po prostu coś, co sprawia nam satysfakcję. Wiadomo, że te motywacje, które stoją za włączaniem się poszczególnych ludzi, mogą być różne, ale tym niemniej jednak najistotniejsze jest to, że daje to satysfakcję i uczestniczy się w czymś wartościowym. Uważa się, że ten czas poświęcony na Wikipedię nie jest czasem zmarnowanym, że tworzymy coś wartościowego i że jest to rzecz, która jest w trakcie tworzenia i że te niedostatki, które są, które widzimy, czy które inni nam wytykają, są tylko motywacją do dalszej pracy. Teraz powstaje pytanie, jak te dwa właśnie, te dwie motywacje, to znaczy satysfakcję i poczucie, że uczestniczy się w czymś wartościowym, przenieść na środowiska akademickie, naukowe. Czy de facto są też ludzie, którzy są ekspertami, hobbystami, którzy też... Ja to też wiem z własnego doświadczenia, że próbowałem ludzi, o których wiem, że mają bardzo dużą wiedzę w danej dziedzinie i ta wiedza jest potrzebna w Wikipedii i żeby przekonać ich do tego, żeby zaangażowali się, żeby podzielili się swoją ekspercką wiedzą, no jest to problem. Jest to problem i nie wiadomo, jak do tego dotrzeć. Taki podstawowy niedostatek, o którym opowiadaliście, czyli brak współpracy wikipedystów z naukowcami. Jeszcze w naszych rozmowach przewijało się takich kilka innych rzeczy, problemy z materiałem, czyli z tą naszą wiedzą, którą wam zgromadziliśmy, z naszą kontrolą jakości, z naszym słynnym edytorem i kolejnymi planami odkładanymi z roku na rok na słynny edytor obrazkowy i poprawę edycji. Na razie z tym walczymy, natomiast jeszcze w rozmowach przewijał się temat taki futurologiczny, w Wikipedii za lat 10. To jest recepta na to, żeby się wygłupić. Tak jesteśmy w małopolsce. Tak samo jak 10 lat temu nie przewidywaliśmy, że Wikipedia będzie w tym punkcie rozwoju, tak samo będzie to też prawdopodobnie bardzo dalekie od tego. Nasze, powiedzmy, obecne jakieś projekcje będą bardzo dalekie od rzeczywistości. Natomiast no, ja osobiście sądzę, że Wikipedia będzie dalej trwała, że nie umrze, że dlatego na tym to opieram, że te
potrzeba informacji, potrzeba dostępu do informacji. No, żyjemy w społeczeństwie informacyjnym i ta informacja nadal będzie potrzebna. Ona będzie zmieniać się, powiedzmy, dostęp do niej, czy to, że będzie ona nam potrzebna wszędzie i zawsze i nie będzie to, powiedzmy, na komputerze typu desktop, tylko na różnego rodzaju urządzeniach mobilnych, które będą, powiedzmy, nie wiem, być zawieszone na naszej, wyświetlane w jakichś okularach, czy zawieszone na naszym ubraniu, czy wyświetlane gdzieś na ścianie, że Wikipedia będzie istnieć i myślę, że dużo zależy od nas teraz, że sądzę, że Wikipedia w najbliższe kilka lat, wydaje mi się, że Wikipedia, czy polska Wikipedia, czy Wikipedia w ogólności stoi na następnym jakby progu i tym progiem jest właśnie weryfikacja treści i to, co mamy już obecnie, czyli powiedzmy przepisy, weryfikacja treści, to jest coś, co będzie potrzebne i co jest koniecznością i co może ostatecznie jakby obalić ten mit, że informacja w Wikipedii jest informacją wiarygodną, że stanie się ona wiarygodna również dla profesjonalistów, co powiedzmy w jakimś tam stopniu widać już na przykład w angielskiej Wikipedii, którą trochę więcej obserwuję niż inne duże Wikipedie, że środowiska naukowe włączają się już w poprawianie haseł na Wikipedii, w udoskonalanie. I myślę, że ten kierunek u nas też powinien w najbliższych latach zaistnieć. Ja sądzę, że wyścig na ilość, który wyraźnie wyhamował w paru ostatnich latach, ja uważam, że to jest bardzo dobry krok, że należy robić wszystko, żeby tak naprawdę ludzie przestali zwracać uwagę na tą liczbę na główku pierwszej strony. Bo obawiam się, że jeśli chodzi o ilość haseł, to polskiej Wikipedii, jak i tym największym Wikipediom niczego nie brakuje. Natomiast, albo w każdym razie bardzo niewiele. Natomiast jeśli chodzi o ich jakość, to jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. I myślę, że na przykład nie byłoby złym działaniem, gdyby pomyśleć o umieszczeniu albo obok, albo zamiast licznika wręcz. No to już jest trochę herezja, ale przynajmniej obok jakiejś miary jakościowej. Ona będzie przyrastać na pewno dużo wolniej i dużo mniej widocznie, ale myślę, że wszelkie działania, które mogłyby motywować do podnoszenia jakości haseł, a niekoniecznie pracy stachanowstwa na ilość i byle tylko wyprodukować kolejną dziesiątkę, kolejną setkę, kolejny tysiąc, mogą przynieść tylko korzyść. Oczywiście rzeczy takie jak edukacja poza społecznością jest nie do przecenienia. To znaczy mitów i legend i uprzedzeń w stosunku do Wikipedii i wolnej kultury jest olbrzymia ilość, a z drugiej strony wykorzystanie materiału z Wikipedii jest znacznie szersze niż ci, którzy korzystają, gotowi są przyznać. Już nie będę maltretował biednego pana prezydenta, ale zresztą moim zdaniem zupełnie nie wiadomo, dlaczego zrobiono mu młyn z tego powodu, choć skorzystał po prostu z online'owej encyklopedii. Co w tym złego? Tak, tak, przyzwoicie wybrnął tak. Dokładnie. Natomiast niewątpliwie media zrobiły z tego problem, który oczywiście miały powód. Powodem jest to, że obiegowa opinia jest, że to jest coś takiego dziwacznego. Także myślę, że to jest istotne zadanie, które jakość, jeszcze raz jakość.
myślę, że też będziemy dalej działać, że Wikipedia będzie się rozwijać, zarówno tutaj widzę jakąś potrzebę rozwoju technicznego w Wikipedii, że żeby, no wiadomo, że żyjemy w czasach wielkiego przyspieszenia technologicznego, informatycznego i chodziłoby o to, żeby, że potrzeba nam, wydaje mi się, że potrzeba nam programistów, potrzeba nam ludzi pracujących nad softwarem, żeby jednak dać powiedzmy tym nowym wikipedystom dać możliwości i działania współpracy, tworzenia treści w sposób jak najbardziej efektywny, w sposób jak najbardziej przyjazny, no bo jednak to jest potrzeba i chwili, i przyszłości. Także wydaje mi się, że w tym kierunku też powinniśmy działać. Tutaj też jeszcze jedną rzecz na koniec chciałem powiedzieć, to znaczy, że poprawa, jeśli chodzi o polską Wikipedię, o odbiór polskiej Wikipedii w mediach, czy raczej bardziej w mediach, czy w pewnych środowiskach jakichś opiniotwórczych, wiadomo, że nadal jest dość często uważana za coś niewartego uwagi, czyli coś niepoważnego. No i tutaj powiedzmy pewne działania mające, wychodzące poza nasze środowisko, tak jak inicjatywa Wiki lubi zabytki, czy współpraca z muzeami, czy inne inicjatywy, tutaj widzę rolę Stowarzyszenia Wikimedia Polska, żeby pokazać, że Wikipedia, nie tylko zajmują się pisaniem Wikipedii, tworzeniem encyklopedii, ale także działają w szeroko pojętej, otwartej kulturze i że ich wkład jest trwały, ich wkład jest cenny. Także wydaje mi się, że to też jak najbardziej poprawi wizerunek i odbiór i przyciągnie nowych wikipedystów, czy daj powiedzmy jakąś motywację do włączenia się do tego ruchu. Dziękuję. Dobrze, to Majking nas może nie zabije, jak przyciągniemy te 3 minuty. Majking nam przyciągnął urwoną kwadrat. Ja może ktoś jakieś pytania, tak? Bo to jest first and only może okazja, żeby porozmawiać, zapytać ojców założycieli, obu naraz. Nie mogę ustalić teraz zeznań, proszę. Może ktoś? Może małe ad vocem odnośnie tego, że mówiliście, że gdyby was nie było, to by nie było, to polska Wikipedia by była. Z tym się akurat zgadzam. Natomiast moim zdaniem, gdyby to ruszyło 2 lata później, albo wzięłyby się za to jakieś inne osoby, które by na przykład na samym starcie, zwłaszcza KPJS, który był taką duszą na starcie naprawdę, która nakręcała społeczność. Jakby nie było tego, to myślę, że nie bylibyśmy tą w tej chwili 5. Wikipedią, tylko byśmy byli na przykład 15. albo 20. Także myślę, że tutaj sobie nie możecie odebrać tej zasługi, że to ruszyło bardzo, bardzo wcześnie. Bardzo proste pytanie. Proszę powiedzieć kilka słów więcej na temat, jak to się wydarzyło w momencie, kiedy panowie trafili na tą informację o Wikipedii. Co to było? Otwarcie monitora, czy tam jakie aplikacje? Ja mogę powiedzieć, że najpierw otrzymałem jakiś mail z zaproszeniem do uczestnictwa w Nupedii i uczestniczyłem w liście dyskusyjnej Nupedii. Nic tam oczywiście nie napisałem. Było to tak przerażające i były tam tak ważne persony, profesorowie i przechodziło to przez tak wielostopniowy etap weryfikacji i krytyki, że no, można było tylko się temu przyglądać. No później w momencie, kiedy jako projekt, w pierwszej fazie był to projekt, który miał jakby, ponieważ Nupedia była encyklopedią, która bardzo wolno tworzyła treść i ta treść praktycznie było to dreptanie w miejscu. No więc wówczas Larry Zanger zaproponował Walesowi, żeby utworzyć nowy rodzaj strony internetowej, bo też dowiedział się, że tego typu
strona internetowa, internetowe istnieją, które można edytować w przeglądarce. No i wtedy, powiedzmy, w momencie, kiedy powstała Wikipedia, znalazłem się na angielskiej Wikipedii, no i zaczęliśmy tam edytować, było to bardzo, coś bardzo fajnego. I na angielskiej Wikipedii była grupa Polaków, całkiem pokaźna jak na początek, a między innymi Paweł też. I w momencie, kiedy zaczęły się tworzyć inne wersje językowe, niemiecka, francuska, no też zaświtała, powiedzmy, no, w środowisku Polaków jakaś tam myśl, no dlaczego nie my, dlaczego ma nie powstać, jeżeli powstają inni, dlaczego Polska nie ma nie powstać, skoro są polscy edytorzy, którzy działają w angielskiej. No i być może, no było to też wśród polskich edytorów, wydaje mi się, że była pewna doza sceptycyzmu, że im się tak dobrze edytowało w angielskiej, że no stwierdzali, że no nie, no po co, dlaczego, no. Także w zasadzie największą siłę przebicia miał tutaj Paweł, który to jakby zainicjował. Ja ochoczo się przyłączyłem do niego, no i tak to się zaczęło. Jeszcze? Proszę za mikrofon. Ja bym właśnie w tym kontekście może się spytał jeszcze Pawła, w jaki sposób można przedstawić, szczególnie w środowisku profesjonalistów z konkretnych już dziedzin nauki, perspektywę współpracy na polskiej Wikipedii, kiedy zawsze jednak jest ta dużo bardziej atrakcyjna, rozbudowana i oferująca lepszy kontakt ze światem również naukowym wersja angielska. Jakie przewagę, w jaki sposób właśnie można sprzedać ten pomysł, żeby ludzie przyłączali się do naszej wersji językowej, a nie działali w tym nurcie, powiedzmy, takim międzynarodowym na stronie angielskiej. Znaczy, mnie się wydaje, że tak naprawdę nawet jeżeli nie uda się przyciągnąć do polskiej, a uda się do angielskiej, to i tak jest sukces. Zawsze można jeszcze przetłumaczyć angielskie hasło. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to rzeczywiście na przykład w moim środowisku, ja jestem fizykiem, to jest trudniejsze. Nieco trudniejsze dlatego, że właściwie fizyk bez języka angielskiego po prostu nie istnieje. Do pracy zawodowej nie używa się innego języka niż angielski. No taka jest totalna prawda. Ale jak przeniesiemy się do zupełnie innego środowiska, na przykład historyka czy filologa, weźmiemy na tapetę, to sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Wiadomo, że w narodowych Wikipediach generalnie hasła dotyczące języka czy historii danej grupy narodowościowej czy państwa są znacznie szerzej opracowane, bo to są rzeczy interesujące zapewne dla większości czytelników, nie wiem, niemiecko, hiszpańsko czy angielskojęzycznych, szczegóły naszych dynastii panujących i relacji między kolejnymi rodami nie są aż tak interesujące, w związku z czym tak naprawdę nie bardzo jest sens istnienia bardzo rozbudowanych, tak rozbudowanych jak są narodowe hasła, dotyczących tych gdzieś. W związku z czym tutaj akurat chyba nie ma problemu. Myślę, że nie ma problemu z przekonaniem historyka, że powinien pisać, historyka Polski, że powinien pisać przede wszystkim w polskiej Wikipedii. Ja myślę, że największy problem tak naprawdę nie jest z tym, do której Wikipedii, tylko że w ogóle. Przynajmniej w moim środowisku to jest, nawet wśród ludzi młodszych ode mnie, to jest olbrzymi. Ja spróbuję jutro coś na ten temat jeszcze więcej powiedzieć. Już może damy Tomkowi głos ze swoją prezentacją dalszej części kombatanstwa wikipediowego. Dziękuję wam ojcowie założyciele. Ojcowie się czekają.